Cześć, z tej strony Freaks, a w tym filmie pokażę Ci, jak startować na bitwach symulacyjnych. Jeżeli macie samolot, który ma tylko jedno śmigło, wtedy jeżeli odpalicie silnik i zwiększycie moc, zauważycie, że moment obrotowy silnika zacznie Wam ściągać samolot na jedną stronę. Problem ten znika, jeżeli macie śmigła, które kręcą się w dwie strony, na przykład w takich samolotach jak P-38. Tam śmigła kręcą się w przeciwne strony i ten problem znika, ponieważ ten moment obrotowy razem się wyzerowywuje, no bo jedno śmigło kręci się w jedną stronę, a drugie w drugą. Natomiast tutaj powiem Wam, jak to wygląda w samolotach, które jednak muszą, wiecie, muszą uważać na to, żeby się nie obrócić, no bo jeżeli dam gaz do maksa i nie będę nic robił, to widzicie, że samolot zacznie mi się kręcić, co nie jest do końca wskazane, no bo nie wystartujemy. Możemy sobie kręcić bączki i nawet wyszła mi prawie perfekcyjna 360. Otóż potrzebujecie mieć zbindowane przyciski w sterowaniu i macie oś odchylenia Q, E w moim przypadku i odpalacie sobie silnik na 35% i patrzycie, jak Wam samolot zaczyna lecieć. Ten Messerschmitt, widzicie, ściąga go w lewo, więc przygotowujecie sobie przycisk odpowiedzialny za wychylenie steru od tamtego w przeciwną stronę. Czyli przygotowuję sobie przycisk E, podkręcam moc na 35% i w tym momencie operujemy tylko i wyłącznie klawiszem przeciwnym do tego, w którą stronę samolot nam się wychyla. No i utrzymujemy w miarę prostą linię. Widzicie, jak działają pedały. Staram się mniej więcej wyrównać samolot. Nie używam tego klawisza odpowiedzialnego za wychylenie steru w drugą stronę, bo to by było, wprowadzałoby ten samolot w niepotrzebne turbulencje. No i powoli zwiększam moc. Widzicie, cały czas kontruję to wychylenie samolotu w jedną stronę do momentu, aż będę mógł dać wepa i poderwać samolot z paza startowego, a w locie już nie musicie operować klawiszami Q i E, tylko jeżeli ustawiliście sterowanie tak, jak powinno być ustawione w mojej opinii na myszce i klawiaturze, zapraszam do poradnika, który w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie, to wystarczy, że dacie myszkę odrobinkę w prawo i widzicie, że ten samolot leci już całkiem akceptowalnie i prosto. Także to był poradnik, jak wystartować w bitwach symulacyjnych czołgiem i do usłyszenia.